bardzo ważną rzecz, której wam nie powiedziałem, a mianowicie ostatnio buszowałem sobie po internecie i nadziałem się na co? Na nawóz za darmo. Firma EcoDarPol, produkująca Humus Active, uruchomiła akcję promocyjną, w której to należy wypełnić ankietę, później jakieś tam kolejne kroki są, już dokładnie wam nie przytoczę ich, ale generalnie banalnie tam proste do zrealizowania są, nie ma tam nic trudnego, nic skomplikowanego absolutnie, kilka chwil trzeba na to poświęcić, no i możecie otrzymać nawet 3 banki humusu, tak? Pod warunkiem wypełnienia tych 3 bądź 4 kroków dostajecie 3 razy 20 litrów humusu Active, tak? Wydaje mi się, że skoro dają za darmo, to dlaczego nie wykorzystać, tak? Dlaczego tego nie spróbować? Pierwszy raz w życiu dostałem cokolwiek za darmo. Wcześniej nie zdarzyło mi się, żebym coś tam dostawał gdzieś tam od jakiejś firmy za free. Tutaj się udało, tak? Wystarczyło, mówię, tam parę kroków wypełnić, tak? No i poświęcić na to może pół godziny całościowo, tak? No to pół godziny całością jakbyście poświęcili, bo tam jeszcze jakieś zdjęcia trzeba dołączyć, coś tam, nie? Zależy ile tych baniek chcecie. Jeżeli chcecie jedno, to tylko ankieta chyba z tego co kojarzę. Później 2 to ankiet, to zdjęcia upraw, coś tam. A jak 3, to chyba jakiś tam filmik trzeba z tym nagrać, nie? Także i wrzucić tam do nich na stronę, nie? O, grzebiemy się, zobaczcie. Grzebiemy się. No i tak w każdym bądź razie, reasumując, zapisałem się, tak, zobaczymy czy to przyjdzie. Zobaczymy. Wcześniej humusy stosowałem, ale bardziej szedłem w stronę rosa humusu, tak? Tego pylistego. Czy lepszy? Kurczę, nie wiem czy lepszy. Na pewno problematyczniejszy, tak? Bo tamten humus trzeba, rosa humus trzeba najpierw w wiadrze rozrobić. Najpierw go trzeba rozrobić i dopiero po jakimś tam czasie ileś tam on ma odstać sobie, tak? I dopiero możemy go do opryskiwacza wlać. A tutaj od razu z bańki możemy wpakować i nie musimy czekać, nie? To taki plus tego jest. Jak to będzie z efektami? A będę wam pokazywał, relacjonował, czy to tak samo będzie, czy nie będzie tak samo, tak? Czy takie same efekty przyniesie, zobaczymy. Czy w ogóle jakiekolwiek przyniesie. Pamiętam, ze 2 lata temu stosowałem, bo miałem bardzo dużo resztek pożniwnych w sprzężycie. Było bardzo tęgie, naprawdę tęgie. No słoma była niezbierana, słoma była cięta. No i wtedy właśnie pierwszy raz opryskałem humusem Active, tak? Wtedy dałem na pół hektara, dałem 20 litrów. Czyli taką razy 2 dawkę tą zrobiłem tego humusu, ale to mówię z racji tego, że to naprawdę było tęgie przeżyto i tej słomy było naprawdę multum. No i postanowiłem zwiększyć tą dawkę i dlatego to zrobiłem tak, a nie inaczej. No i powiem wam, że do jesieni to było. No i na jesieni bardzo piękny efekt. Wszystkie resztki rozłożone już tam po 2-3 miesiącach, tak, od żniw. Naprawdę fajnie wszystko się wtedy porozkładało. Zobaczymy, czy na jakości nie stracili, czy w dalszym ciągu to fajnie tak będzie działało. Pewnie na pewno pojawi się pytanie, dlaczego Jaro nie pryskasz tego, żeby to się rozłożyło. Ano dlatego, że Gryka, jeśli chodzi o humusy, to sama w sobie ma humusy. Więc tutaj jest taki zabieg jest niepotrzebny, tak, jest on zbędny, jeśli chodzi o Grykę, resztki w Gryce. O, jakiś dołeczek. Także tak, no mówię, warto spróbować, ja tam próbuję, zobaczymy co z tego wyniknie. Jak będzie fajnie, to będę więcej kupował, będę na więcej pól. Tam niby jedna bańka ma efektywnie zastąpić 20 ton obornika czy 10 ton obornika, już nie pamiętam, chyba 10 ton obornika. W każdym razie w tym roku też właśnie na ziemniakach stosowałem, no i wiadomo, już widzę, że należy przyciąć dawkę nawozów później, jeżeli jakieś tam nawozy stosujecie,
to trzeba później przecinać dawkę, bo jednak zwiększa się pobieranie dzięki tym humusom, nie? To jestem tego przekonany, jestem tutaj pewien. Także tak. No dobra, nie ma co przeciągać, nie ma co przedłużać. Także link wklejam wam w komentarzu pod spodem, przypięty na samym wierzchu. Także wchodźcie, zapisujcie się. Piąteczka, do następnego.